Mamo, stwierdziliśmy, że po 15 latach małżeństwa chcielibyśmy tej niedzieli pójść zjeść sobie sami obiad. Dobrze. Dobrze, synu. Mamo, ciarki, bo ja mam. Mamo, ale no możemy sobie, prawda, zjeść sami we dwoje obiad. Tak. Możecie. Nie? Jakby... A ja sama jak pies. A czasami nie powie tego, nie? Możecie. Pewnie. Poświęciłam ci tyle czasu. Ale ty nie musisz. Nie musisz. Nie musisz mnie kochać. Tak, smacznego. No, no mamo, ale coś się dzieje? Troszkę mnie tu ściska. Pójdą na ten obiad. Jak są mądrzy, to pójdą. Będzie im przyjemnie na tym obiedzie? Nie będzie im przyjemnie. Pewnie, że nie. Pojawią się uczucia nieprzyjemne w postaci poczucia winy, gniewu i tak dalej, i tak dalej. Ale powinni pójść na ten obiad. Wiadomo, że to nie będzie miła impreza. Czyli uczucie we mnie też nie potwierdza, że wszystko jest dobrze. Nie będzie miło, ale powinni na ten obiad mimo wszystko pójść. To, co towarzyszy rozwojowi, a więc wzrostowi miłości, bardzo często to są uczucia właśnie nieprzyjemne. A więc negatywne, okaże się, że one w ogóle nie są. Paradoks polega na tym, że bardzo często rozwój i miłość dokonuje się właśnie w tych warunkach, kiedy jest nieprzyjemnie. Natomiast tak zwane pozytywne uczucia, które tak sobie nazywamy uczucia przyjemne, często blokują miłość. Paradoks, że dochodzi do takiej sytuacji, w której właśnie uczucie przyjemne zablokowuje miłość. I ono wcale nie jest pozytywne. Ja szczerze powiem, wydaje mi się, że taką statystykę, czy więcej głupoty na tym świecie dzieje się z powodu uczuć tak zwanych pozytywnych czy negatywnych, to bym stawiał chyba jednak na pozytywne, że pozytywne są o wiele bardziej odpowiedzialne za krzywdę ludzką i brak rozwoju.